Dzień dobry. Dziś w menu Dorotki przepis na... No właśnie, tu się zastanawiałam, jakiej nazwy użyć jako pierwszej, bo w zależności od regionu Polski nazywane są one inaczej. I tak, występują pod nazwą kluski drożdżowe na parze, pampuchy, parowańce, buchty, parowce, a nawet parzaki. Jakby ich nie nazywać, jest to wspaniałe, wyrośnięte ciasto drożdżowe, właśnie ugotowane na parze. Jest ono wspaniałym dodatkiem na przykład do dań głównych. Zamiast ziemniaków czy kasz, gdzie podane z sosem, z gulaszem świetnie się sprawdza, albo jako osobne danie, na przykład deserowe z sosami owocowymi. Jakby ich nie nazywać, są pyszne i zapraszam Was na przepis, jak je przygotować. Tradycyjnie teraz powinnam przedstawić Wam wszystkie składniki, które będą potrzebne. Ale zanim to zrobię, muszę dodać bardzo ważną uwagę. Mianowicie składniki, z których przygotowujecie ciasto drożdżowe, obojętnie czy to będzie tak jak dzisiaj ciasto na kluski i na parze, czy to będą pączki, czy to będzie ciasto z kruszonką i z owocami, czy jakieś bułki drożdżowe, wszystkie składniki zawsze, gdzie są drożdże, powinny mieć temperaturę przynajmniej pokojową. Dlaczego przynajmniej? Dlatego, że drożdże się Wam odwdzięczą, jeśli te składniki będą wręcz ciepłe, czyli będą miały temperaturę około 30 stopni, to potem te drożdże spowodują, że ciasto będzie pulchne, sprężyste i pięknie wyrośnięte. Także to już zaczynacie pracować na Wasz sukces. A co będzie potrzebne? Będzie potrzebna mąka pszenna i możecie użyć mąki typ 450, chociaż ja Wam polecam typ 550 i tej mąki jest 300 gramów. Obok jest mleko. Mleka jest 150 ml i tu ważna uwaga, jeśli wyjmiecie wcześniej wszystkie składniki i będą miały około 20 stopni, to mleko powinno mieć tą temperaturę około 30 do 35 stopni, także trzeba je troszeczkę podgrzać, ale nie możecie go przegrzać, bo wtedy temperatura wyższa niż 35 stopni spowoduje, że drożdże też nie wyrosną. To są takie uwagi, które potem wpłyną naprawdę na Wasz sukces, także warto się do nich zastosować. Co jeszcze jest? No oczywiście główny bohater drożdże, nie wiem dlaczego dzisiaj od nich nie zaczęłam. Drożdże świeże i takie Wam zawsze będę polecać, bo to z nich wyrastają najlepsze ciasta. One są najbardziej potem sprężyste i smaczne. Drożdże jest 25 gramów. Również 25 gramów tłuszczu. Jakiego? Ja uwielbiam na maśle przygotowywać takie kluski, ale możecie użyć również oleju. Jakiego byście tłuszczu nie użyli, ważnym jest, aby to był tłuszcz płynny, czyli jeśli był stałym, to musicie go roztopić, rozpuścić, ale byście też go nie przegrzali powyżej tych 35 stopni, to też bardzo ważne. Co jeszcze? Obowiązkowo żółtka. Ja nie używam białek, dlatego że białka powodują, że ciasto się bardziej kruszy i nie jest takie sprężyste. Także polecam Wam same żółtka. Żółtek jest 3. No i ostatnie dwa składniki, które są tutaj, którymi możecie manewrować w zależności od tego, jak wykorzystacie potem takie kluski. Jeśli będziecie je podawali na przykład z gulaszem, to możecie dodać łyżeczkę soli i 20 gramów cukru. A jeśli będziecie podawali je na słodko, na przykład z sosem owocowym, to tej soli wystarczy pół łyżeczki, a tego cukru możecie dodać nawet 50 gramów. Chociaż powiem Wam tak naprawdę, to cukier bardzo obciąża ciasto drożdżowe, ale też nie można go pominąć, bo drożdże wykorzystują go przy pracy nad rośnięciem. Stanowi dla nich taką pożywkę. Ze składników na ciasto to wszystko. Obok znajdują się owoce, czyli wiecie już, ile mam cukru. Tego cukru tak naprawdę nie mam 50 gramów, mam go 25 gramów, bo nie lubię ich zbyt słodkich. Zresztą ja nie przepadam za mocnym cukrem, bo to też zabija smak prawdziwych właśnie owoców. Dlatego u mnie dzisiaj są owoce, nie będzie cukru, możecie oczywiście je dosłodzić. Jakie owoce? Takie, jakie lubicie. Ja uwielbiam truskawki, jagody i jeszcze możecie dodać śmietanę albo jogurt. Śmietana oczywiście spowoduje, że ten sos będzie smaczniejszy, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku, ale jeśli chcecie wersję bardziej dietetyczną, możecie użyć jogurtu. Proporcje dowolne. Możecie również zrobić sos po prostu z samych owoców. Co do sosu, możecie podać też z sosem na przykład waniliowym. To już naprawdę zależy
od Was. To było na słodko. A jeśli chcecie podać na konkretnie, to oprócz tego gulaszu możecie do takich klusek drożdżowych zrobić sos grzybowy, pomidorowy. Tych sosów tutaj możecie naprawdę wymyślać mnóstwo. Może być sos serowy, z sera żółtego, z sera białego na słono. Może być to na przykład sos cebulowy. Tu jest dużo do wyboru. A co jeszcze będzie potrzebne? Jak widzicie, u mnie znajdują się miski. Miski są dwie. Pierwsza miska mniejsza, znaczy pierwsze to właściwie jest sitko i skoro już je wyjęłam, to muszę Wam powiedzieć, sitko koniecznie, mąka musi być napowietrzona, co za chwilę zrobię. Miska mniejsza do przygotowania rozczynu, za chwilę się za to zabiorę i miska większa, w której będę przygotowywać potem już ciasto właściwe, kiedy mi wyrosną drożdże w rozczynie. Co tu jeszcze jest? Jest deska i możecie użyć albo większej deski, albo stolnicy do przygotowania ciasta, ale możecie również ciasto tak naprawdę wyrobić do końca w misce. Coś do wymieszania wstępnego ciasta, ja z tego korzystam, ale też możecie to zrobić ręcznie. No i ostatni bardzo ważny element przy przygotowaniu ciasta to jest ściereczka. I naprawdę nie pomijajcie tego, to jest ważne, żeby przykryć takie ciasto, wcześniej rozczyn, a już potem nawet gotowe takie kluski, które muszą sobie wyrastać jednak pod ściereczką. Jeśli nie przykryjecie ściereczką, na powierzchni zrobi się taka zeschnięta skorupka, która spowoduje, że potem Wam brzydko wyrosną podczas pieczenia, czy smażenia, czy na przykład pączków, tak, czy gotowania na parze takiego ciasta, no, albo popęka, albo zrobi się taka twarda skorupa na wierzchu. Co jeszcze będzie potrzebne? Tak, słusznie zauważyliście, że nie ma tutaj garnka z wodą, do tego sita albo gazy i jakiejś pokrywki albo miski do przykrycia. Można to oczywiście tak przygotować, ale ja dzisiaj pójdę w nowoczesność. Myślę, że jeśli macie takie piekarniki i nie korzystaliście nigdy z takiej funkcji, to skorzystajcie, bo to jest bardzo wygodne. Ja mam piekarnik parowy i dzisiaj wykorzystując właśnie parę, przygotuję te kluski w piekarniku parowym. Myślę, że już wszystko wiecie, składniki znacie, dodatkowe elementy też, to ja się zabieram za przygotowanie. Zaczynam od napowietrzenia mąki, czyli przesypuję ją na sito i przesiewam. Po przesianiu mąki i napowietrzeniu biorę takie dosyć spore dwie łyżki i przekładam je do miseczki. Na mąkę wkruszam teraz drożdże. Jak widzicie, rozcieram je nawet w dłoniach, bo to jest dodatkowe ciepło od dłoni i wszystko ze sobą mieszam w misce, nawet tak troszeczkę rozcierając te większe kawałki drożdży. Do tego dodaję cukier. Znowu mieszam i jak widzicie, to mieszanie jest takie bardziej rozcieraniem. Na to 4 łyżki, podkreślam, ciepłego mleka między 30 a 35 stopni i znowu wszystko mieszam, ale tu już tak konkretnie, widzicie, rozcieram te drożdże z cukrem, z mąką i z mlekiem. Teraz miskę przykrywam ściereczką i to ważne, wstawiam w ciepłe miejsce, żeby one mogły pracować w tym rozczynie, żeby potem ciasto się udało. Zresztą warto wszystkie składniki przełożyć teraz w ciepłe miejsce obok drożdży. Jeśli było ciepło, to już po 30 minutach, zobaczcie, rozczyn wygląda tak. Podwoił swoją objętość i na powierzchni, widzicie, są widoczne takie pęcherzyki powietrza. To jest dobrze wyrośnięty rozczyn i w tej chwili zabieram się za przygotowanie właściwego ciasta. W ciepłej mące robię wgłębienie i przelewam do niej rozczyn. Do tego dodaję żółtka, mleko i wszystko wstępnie mieszam. Na razie łopatką. Pamiętajcie, aby nigdy nie dodawać bezpośrednio na drożdże, ani tym bardziej do rozczynu z drożdżami soli, bo sól po prostu je zabije i to ciasto na pewno nie wyrośnie. Kiedy są już wstępnie wymieszane składniki, dosypuję sól i po wymieszaniu zaczynam stopniowo dodawać masło. Podzieliłam je na około 3 części i tak na 3 razy. Zobaczcie, robię takie małe otwory w cieście, wlewam w nie masło i staram się wmasować masło w ciasto. Nie martwcie się, to na razie wszystko jest tłuste i się ślizga, ale to masło zostanie wchłonięte, tylko musicie nad nim trochę popracować. Na początku, jak widzicie, robię to w misce, ale kiedy już tylko mogę, kiedy już tego masła nie ma dużo, przenoszę całe ciasto na deskę. I muszę teraz popracować sobie nad tym ciastem. Jak widzicie, ono się już
nie klei ani do rąk, ani do deski, no tym bardziej do miski, bo w misce już go nie ma, samo zaczyna pięknie odchodzić, ale pomimo wszystko należy nad nim popracować. Po co? Po to, aby wytworzył się gluten, bo to on odpowiada potem za sprężystość Waszych klusek, czy pampuchów, czy jakbyście je inaczej nie nazywali. Czyli przez około 15 do 20 minut trzeba je wyrabiać. Jest to o wiele łatwiejsze ciasto niż na pączki, jeżeli chodzi o wygląd i skład, jeśli oglądaliście film, ale i tak trzeba to zrobić. Za około 15 minut pokażę Wam, jak wygląda test dobrze wyrobionego ciasta. Po 15 minutach wyrabiania ja już czuję, że to ciasto jest bardzo sprężyste. Właśnie o to chodzi, ale jeszcze dla pewności pokażę Wam, jak zrobić taki test sprężystości ciasta. Zobaczcie, naciskam delikatnie na cieście, nawet nie delikatnie, tak całkiem mocno, i to ciasto wraca z powrotem. To znaczy, że jest odpowiednio wyrobione, bo jest sprężyste. Teraz ciasto dobrze wyrobione przekładam do wyrośnięcia do miski. Zobaczcie, ile jest ciasta. Dlaczego Wam to pokazuję? Bo zobaczycie potem, jak go dużo będzie, jak wyrośnie. Miskę oczywiście przykrywam i odkładam. Na jak długo? A to zależy, w jakiej temperaturze ciasto będzie wyrastać. Jeżeli temperatura będzie około 30 stopni Celsjusza, w zupełności wystarczy 40 do 45 minut. Im temperatura wyrastania niższa, tym to ciasto musi dłużej wyrastać. A kiedy będziecie wiedzieli, że wyrosło odpowiednio? Kiedy podwoi swoją objętość. Ciasto, które wstawiłam do wyrastania 40 minut temu, zobaczcie, jak pięknie wyrosło. Oczywiście przyznam się, to było 30 stopni i to jest naprawdę idealne rozwiązanie jak dla mnie. Po pierwsze zajmuje mało czasu, a po drugie naprawdę świetnie drożdże pracują. Teraz to ciasto należy przerobić. Przekładam je na albo stolnicę, albo na deskę i koniecznie przerabiam. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ gdy ciasto wyrastało, powstało w nim dużo pęcherzyków powietrza i one są albo mniejsze, albo większe. W każdym razie, gdybyście teraz je upiekli, miałoby w środku nierówną strukturę. Gdy będziecie przerabiali takie ciasto, będziecie czuli pod dłońmi, czasami będzie nawet słychać, jak z tego ciasta będzie się wydobywało powietrze. Nie wiem, czy to u mnie słychać, ale ja wyraźnie czuję to pod dłońmi. Przerobione ciasto podzielę teraz na 8 równych części. Możecie uformować wałek i podzielić, albo po prostu tak jak ja, podzielić sobie taką kulę na 8 części. Z każdego kawałka formuję w tej chwili kuleczkę. Taką po prostu. Ona jeszcze jest mała, ale dam, tak jak Wam mówiłam wcześniej, temu ciastu wyrosnąć pod przykryciem oczywiście i znowu w cieple przez około 10 minut. O, zobaczcie, takie kuleczki. Pamiętajcie, układając kulki, żeby zostawić pomiędzy nimi odstępy, bo one jeszcze urosną. Kulki są już gotowe. Teraz znowu przykrywam i odkładam znowu w ciepłe miejsce na około 10 minut. Ja teraz sobie szybciutko, póki jeszcze ciasto wyrasta, przygotuję dwa sosy. Pierwszy przygotuję taki po prostu w multiblenderze, gdzie mogę go sobie zmiksować na gładką masę. Jeśli macie taką możliwość, możecie również go zrobić na ciepło. Tak jak Wam mówiłam, to będą truskawki z jogurtem bez cukru. A w drugim sosie dla odmiany owoce pozostawię w całości. Dlatego po prostu tylko mieszam je z jogurtem bardzo dokładnie, bo to są jagody, one się już rozmroziły. No i zobaczcie, sos jest gotowy. Minęło 10 minut, to co, zaglądamy, jak ciasto wyrosło? Proszę bardzo, zobaczcie, tak wygląda dobrze wyrobione i wyrośnięte ciasto. To ja się zabieram za przygotowanie piekarnika. Tu z boku jest pojemnik, który uzupełniam wodą. Pojemnik wkładam na miejsce i uruchamiam funkcję pary. I teraz, kiedy już mam w środku parę, mogę wkładać ciasto.
Minęło 15 minut. Zobaczcie teraz, jak wiele potrafi taki mały, zgrabny piekarnik. Przede wszystkim, jak widzicie, jest wiele pary. Pięknie pachnie, tego już nie poczujecie, ale tak wyglądają kluski na parze z piekarnika parowego. One są jeszcze bardzo gorące, ale myślę, że przyszła pora, żeby pokazać Wam, jak wyglądają w środku po uparowaniu. Zobaczcie. Są sprężyste. Zobaczcie, ciasto wraca, a środek, proszę bardzo, zobaczcie, jak pięknie wyrośnięte ciasto drożdżowe. Proponuję Wam podawać je, póki są jeszcze gorące, albo przynajmniej ciepłe. Ja najbardziej je takie właśnie lubię i z sosami owocowymi. Możecie polać sosem, możecie ten sos postawić obok i tylko po prostu maczać. Ja jeszcze uwielbiam z migdałami takimi prażonymi, także jeszcze je obsypuję. Możecie je również pokroić na przykład na takie grube plastry. Sos położyć osobno w miseczce i maczać po prostu w tym sosie. Jakbyście ich nie nazywali, widzieliście już, jakie są proste w wykonaniu. Myślę, że smakować będą każdemu, tym bardziej, że można je podać na słono i na słodko. Ja życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia!